Dzisiejsza konferencja poświęcona jest podsumowaniu realizacji projektu Ekoinnowacje, synergia nauki i biznesu. Projekt realizowany był na przestrzeni 15 miesięcy. Od września 2013 roku jego realizacja kończy się wraz z 2014 roku. W ramach projektu wzięło udział 10 pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Opolskiej oraz 5 przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. Uczestnicy projektu uczestniczyli w programie stażowych. Część naukowców miała okazję wyjechać również na miesięczny staż do przedsiębiorstw w Niemczech. No i głównym celem projektu było implementowanie dobrych praktyk z kraju Europy Zachodniej, oczywiście zacieśnienie współpracy polsko-niemieckiej, no i rozwiązanie przy czynnym udziale Politechniki Opolskiej rozwiązań innowacyjnych dla przedsiębiorstw z Opolszczyzny.